Cześć, ja wam powitajcie z tej strony Kamil, tam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj lecimy sobie z kukurydzą. Nie ma ze mną Oriona. Pierwszy chyba taki odcinek, że nie ma właśnie ze mną Oriona, ale po prostu nie ma na to czasu. Odcinek musi być, dzisiaj mamy sobie piąteczek, wcześniej odcinek leciał do Oriona, natomiast już ode mnie odcinek wlotuje za chwilę, tak naprawdę, nie no, gdzieś 2 godziny różnicy, gdzieś 3 godzinki nawet różnicy między naszymi odcinkami, ale tak po prostu miało być. Rozkładamy sobie wszystko, jak widzicie, mamy sobie ziglerka, header do kukurydzy, na razie sobie go wynająłem, wypożyczyłem za niecałe 1900 groszami i sobie kusimy kukurydzę na ziarno. Coś nowego, ostatnio sobie cieliśmy kukurydzę na kiszonkę na naszym poletku, a tutaj na naszej dzierżawie, jednej z nowszych, mamy sobie właśnie kukurydzę na ziarno. Zobaczymy, jak to sypnie, zobaczymy, jak to odda. Pole nie jest łatwo, pole jest długie, a wąskie, plus dodatkowo ma plus nierówny teren, górki, dołki. No zobaczymy, szczerze mówiąc, ja jakoś bardzo nie lubię na nim pracować, chociaż ja wybrałem to pole, ale tak po prostu wybrałem i tyle, no ale dobra. Zobaczymy, jak to będzie przyszłościowo. Mamy 22 tysiące na koncie. Za ponad 8 tysięcy Orion na swoim odcinku właśnie kupił sobie już kombajn do ziemniaków, Bolko. Ja u siebie na akcji z ziemniakami wypożyczyłem ten kombajn przetestować. Orion sobie zakupił, spodobał nam się ten kombajn, bardzo dobrze nim się robi, więc po prostu już go sobie zakupił. Troszkę pieniążku musieliśmy dać. Zastanawialiśmy się, ja mówię, dobra, ty bierzesz ziemniaki w tym sezonie, ja wezmę sobie kukurydzę na ziarno. Zastanawialiśmy się, kurczę, jaki header do kukurydzy. Mówię, ja sobie wezmę tego z Ziglerka, przetestuję. Mówię, do tego już maja, chyba nie będzie tak najgorzej pasował. Kolorystycznie pasuje idealnie i myślę, że wielkościowo też nie jest taki zły. Daje sobie na spokojnie już maj z tym radę, więc myślę, żebyśmy mogli sobie go ewentualnie kupić. Orion tutaj mówił, no nie wiem. Co to jego słowa, z takim jeszcze tonem poważnym, bo gdzieś tam mówi, że najwyżej od bizona sobie weźmiemy header do kukurydzy. No powiem wam, że szczerze mówiąc, na razie widzicie, że maj sobie tutaj daje ładnie radę. Troszeczkę ostatnio z odcinkami kulejemy, znaczy kulejemy, odcinki różnie miały wychodzić. Miał wyjść odcinek do Oriona we wtorek, do mnie miał wyjść w środę, do Oriona w czwartek, do mnie na piątek. Natomiast wyszło tak, że do mnie i do Oriona w środę wyszedł odcinek i również dzisiaj w piątek do mnie i do Oriona również wyszedł właśnie odcinek. Tak to po prostu musiało wyjść, nie było sobie jak nagrywać. Dobra, wiecie co, wysypiemy się na szybkości, sobie tutaj przyczepę postawiłem, bo nie było gdzie. Dobra, te samochody by mogły odjechać, ale żeby nic naprzeciwka nie jechało. Dobra, sypaj się. No, ja sobie przed chwilą jeszcze troszkę ziemniaki ogarniam, mówię, teraz na odcinek sobie wjedziemy tutaj w tą kukurydzkę. Dobra, tutaj sąsiad chwilę poczeka, myślę, że bardzo nic się nie stanie, nawet powinien to zrozumieć. Październik, lecimy sobie właśnie z kukurydzką. Jeżeli chodzi o ziemniaki, fajnie ziemniaki oddają, mamy sobie 10,5 tony, gdzie myślę, że jeszcze spokojnie sobie sporo wejdzie. Myślę, że czy tyle samo, jeszcze drugie tyle, nie wiem, ale zobaczymy. Myślę, że plus minus by mogło gdzieś tyle wyjść, jeszcze 10 ton. No kurczę, powiem wam, kukurydzy nienawidzę ze środka kosić. Sprawia mi to, nie powiem, że problem, tak, że wybaczcie, ale będę sobie z zewnątrz na spokojnie to kosił. Także no niestety tak wypadało, że nie było sobie jak po prostu nagrywać. Musieliśmy sobie jakoś poradzić wczoraj, w czwartek, tak samo późno wróciłem z robotki. Orion chwilę przedłużył, bo akurat najczęściej Orion jest gdzieś tam i ja 23 północ, 22 północ, coś mniej więcej w takich godzinach sobie tutaj działamy. No wczoraj Orion musiał być po prostu 21-22, no ja żebym wrócił 22, przedłużył do wpół do. Także mówię, mi też się spieszy, dzisiaj musiałem rano wstać, jeszcze wczoraj to po prostu po robocie szybko u Oriona na odcinku, jeszcze kolację sobie jadłem, nagraliśmy i mówię, ja sobie jutro sam tutaj nagram ten odcinek bez problemu. No też tak na szybko przed robotą, bo też miałem wcześniej wyjazd i tak dalej, jeszcze to ogarnąć, jeszcze tamto ogarnąć, więc tak sobie wygląda i można powiedzieć, że powoli zaczynamy sobie weekend. No ja w sumie weekend zacznę jutro po robocie, ale już gdzieś tam piątunia, więc mega spoko, czekałem na ten weekend. Nie powiem, że nie, teraz mamy ten weekend, czekam jeszcze na kolejny weekend, no to też wjazd do Warszawki, na targi motocyklowe.
Nie wiem, czy w Europie to też nie mogę się doczekać tego wszystkiego, więc no teraz ten weekend, jaki kolejny, naprawdę fajnie się zapowiada. Z pogodą ma być różnie, kurczę, ciągle ta pogoda się zmienia. Jak jutro miało być jakieś tam słoneczko, w miarę ciepło, to już dzisiaj się to zmieniło, jutro już śnieg z deszczem, w ogóle zapowiadają na ten weekend powrót zimy. W niedzielę ma śnieg padać, jutro śnieg z deszczem 2 stopnie, więc jutro zimno będzie troszkę na meczyku, bo właśnie u nas rusza już runda wiosenna tutaj trzeciej ligi. Także no niestety, ale trochę kiepsko. Dobra, tam sobie jeszcze... sobie jeszcze tam wrócimy. Hamu, już maj. Ja cię kręcę, dobra, wyłączymy sobie tutaj. Header troszkę za ciężki i widzicie, co tutaj się dzieje przy hamowaniu, ale ogólnie myślę, że nie jest tak wcale najgorzej. Szybkie cięcie kukurydzki, najwyżej chwilę sobie jeszcze tam wjedziemy z tymi ziemniaczkami. Także no to ja tutaj nie mogę się doczekać. Za tydzień tak samo, ta pogoda, kurczę, się ciągle zmienia. Ciepło, zimno na kolejną sobotę. Już teraz opowiadają. Póki co tak samo śnieg i wtedy w sobotę prawie cały dzień ma padać, kurczę, jak my będziemy jechać. No mam nadzieję, że śniegu nie będzie i deszczu też nie, żeby po prostu bez opadu, bo to wiadomo, ekspresówka to wszystko najlepiej, żeby bez opadów jednak sobie jechać, bo z opadami to naprawdę może być różnie, daj Boże jakieś wypadki, wtedy korki, to wszystko. Więc lepiej właśnie, żeby było bez opadów. Wiadomo, no, nie musi padać, też mogą mieć wypadki. Ludzie to są ludzie, ale no. Wiecie o co chodzi. Dobra, oni tu są rozpędzeni, więc ja sobie rurę rozłożę. Tak będę musiał tu sobie jakąś miniatureczkę ogarnąć. Jeżeli chodzi o seryjkę, no tak, kiszonkę mamy sobie. Przyspieszałem teraz na październik, to fermentacja dobiegła końca już. Więc będziemy sobie mogli ewentualnie robić temer. Będziemy musieli tutaj pomyśleć właśnie nad paszowozem. Na razie bardzo nie ma kiedy to poogarniać. Orion zrobił wtorek, środa jakoś live'a z ogarniania troszkę tej serii. Ja w czwartek zrobiłem tak samo live'a z ogarniania tej serii po odcinkach i na kolejne odcinki właśnie ten i wczorajszy, znaczy na dzisiejszy, ale wczoraj nagrywany do Oriona. Dzisiaj mamy piątek, dzisiaj tak samo po robocie, później będziemy sobie z Orionem nagrywać do Oriona na sobotę, do mnie właśnie na niedzielkę. Będę musiał jeszcze nagrać odcinek z mapki na sobotę. Tutaj dziękuję wszystkim za podsyłanie ewentualnie mapek. Bo tutaj jak wyszła dzika dolina od Jankusa, tutaj od razu mi widzowie podesłali na Facebooku linki, dzięki serdeczne. Teraz tak samo tutaj jeszcze mi widz podesłał linka właśnie. Także dziękuję serdecznie, nie będę zdradzał jeszcze jaka mapka, sami zobaczycie. Więc serdecznie już zapraszam na sobotę, na 6 rano i również na niedzielkę, jak zauważyliście na tygodniu. Skończyły się już wszystkie fery, więc już odcinki na tygodniu będą o 6 publikowane. Tylko gdzieś mniej więcej koło 14 godziny. Coś koło tego. Z live'a mi ciężko zrobiłem w środa, czwartek. Live'ika zrobiłem dzisiaj, jak wróciłem z roboty. Nie wiem, nie wykluczam szczerze mówiąc. Zobaczymy jak to tam będzie jeszcze. Ale właśnie tak to mniej więcej ma być. Także sorki, że nie ma tego dziada. Ale myślę, że jakoś to tam bardzo nie przeszkadza. Więc sobie tutaj ogarniamy troszkę tam jeszcze orkę. Wczoraj sobie dłubałem po tej kukurydzy, trzeba jeszcze nawozy. Na lewiku uprawiłem dwa pola, zasiałem sobie jęczmień właśnie na wrześniu. Nie mogłem przyspieszyć na październik, bo musiałem czekać sobie na wrzesień, żeby sobie zasiać jęczmień. Tak to sobie wygląda, jęczmienie mamy zasiane. Myślę, że teraz jakoś październik będziemy musieli łąkę jeszcze naszą skosić. Tutaj Orion chyba będzie dzisiaj sobie nagrywał, bo musimy sobie skosić, musimy ostatnio się na kosu zrobić i później będziemy sobie właśnie niszczyć tą łąkę. Myślę, że jakieś tam jeszcze wycinki, może to u mnie na odcinek uda się tam coś ogarnąć. Jest taki w sumie weekendowy odcinki do mnie, do Oriona z tej łąki. Troszkę mi się znudziła też ta łąka, trzeba coś zmienić, szczerze mówiąc, to byśmy poletko sobie zrobili. Więc tak to sobie, gdy co wygląda, chwastów pełno. Orion tutaj często sobie właśnie mamy stówę właśnie na chwasta. A dopiero co chyba tą stówę, czy nie, dupa ja gdzieś tam wcześniej. Dobra, wiecie co, i tak będę sobie kończył. Był taki krótszy odcineczek akurat. No ale tak wyszło. Ja pierd...
Wiele. No i co, tydzień szybko zleciał. Chciałem, żeby tydzień szybko zleciał. Zleciał, no spokojnie, no, gdzieś tam na początku. Czy tutaj, tutaj się skończyło. Dobra, ja sobie tylko wystawię, bo będę musiał zjechać sobie tamtą przyczepą. Oczywiście to wszystko tutaj do piwnicy sobie. Ale bym mógł tutaj zajeżdżać, ale po co? Dobra. Dzięki serdecznie wszystko za oglądanie. Miłego weekendu wam życzę. Łapeczka, subik, mile widziany. Pozdrawiam serdecznie. Na razie. Hej.